Cześć, słuchajcie, dzisiaj znowu kątem oka z Wami, kątem oka skierowane na drodze, natomiast najważniejszy jest ten przekaz ustny, który dzisiaj dla Was przygotowałem i znowu podzielę się kolejnymi dosyć ważnymi badaniami, w sensie, jak widziałem, obserwuję u pacjenta codziennie, natomiast ten wynik znowu mnie, że tak powiem, powalił, gdzie znowu pojawiła się osoba, która stosuje jakieś diety niskokaloryczne, catering, wszystko co się da, że tak powiem, aby sobie pomóc, regularny trening, no i ktoś powie może, że ta osoba nie trzyma tego i po prostu podjada, a tak do końca nie jest. Osoby te najczęściej są bardzo wytrwałe, chcą sobie pomóc, zwłaszcza jeżeli ktoś waży 170 parę kilo, jeżeli ma w wieku jest 40-30 paru lat i naprawdę jeszcze tutaj chce być aktywna w każdym aspekcie swojego życia, więc taka osoba generalnie zrobi wszystko, żeby pozbyć się swojego problemu. Natomiast kluczem znowu nie jest stawanie na wagę, tylko robienie tych badań, o których zawsze mówię. I tutaj w tym wypadku osoba na diecie niskokalorycznej, na cateringu, no nie może zrzucić za żadne skarby. I co? Okazuje się, że znowu osoba ma wysoki poziom insuliny we krwi, to jest 80 ponad na czczo, to jest mega dużo, to powinna taka osoba mieć 5 do 6, to byłoby idealnie, więc zobaczcie, 40 razy wyższy poziom hormonu, który jest tak naprawdę dla nas bardzo potrzebny, ale generalnie w takim nadmiarze powoduje szybkie tycie, powoduje szybko rozrost na przykład i pogrubienia naczyń krwionośnych, więc szybko można dostać nadciśnienia, powoduje otyłość, utrudnia to całkowicie spalanie tkanki tłuszczowej, wpływa to później na obniżenie metabolizmu, wpływa to na samopoczucie, na zmęczenie, na braki koncentracji, może się pojawić problem z bezpłodnością, może się pojawić problem z chorobą autoimmunologiczną, często problemy skórne, przesuszające się takie, można powiedzieć, łokcie, kolana, często brunatnienie skóry, takie włókniaki, które się pojawiają. Nieraz o tym na Facebooku piszę, opowiadam. I to są rzeczy, które gdzieś tam my do tego się przyzwyczajamy i nie wiemy do końca, czy mamy problem z tą insuliną, czy nie mamy tego problemu z insuliną. Więc ja uważam, że jeżeli startujecie do diety, to powinniście w taki sposób podejść do tematu, żeby zrobić te badania. Nie chodzi tu o właśnie takie badania typu 40+, co zrobili fajnie profilaktyczny program, chociaż lepsze takie niż żadne, natomiast one tak naprawdę nic konkretnego nie wnoszą do naszego życia, jeżeli chodzi o sprawdzenie tych takich istotnych rzeczy pod kątem otyłości, pod kątem właśnie tych problemów, o których mówię. Więc warto robić cały pakiet pewnych badań, które nawet możecie u mnie na Facebooku, czy na Facebooku to nie, ale na przykład na blogu przeczytać, jakie te badania by były do zrobienia, jakie warto zrobić, bo to każdy ma trochę inny profil i powinien robić je różnorodnie. Najlepiej to w ogóle można tutaj na Śląsku skorzystać z takiej opcji, że możecie wypełnić ankietę i zamówić sobie takie badania. Ja na podstawie ankiety wrzucę Wam listę takich badań do zrobienia i zrobicie je w śląskich laboratoriach analitycznych. Ja mogę Wam je nawet później zinterpretować, więc to jest do zrobienia, tylko trzeba chcieć, nie? A to jest bardzo ważne pod kątem jakby zdrowia. I teraz zobaczcie, znowu nie robiąc badań, nie wiemy nic o swoim stanie zdrowia, a teraz tak naprawdę dbamy o różne rzeczy, dbamy o samochód, jadę samochodem, przegląd mam obowiązkowy, a my tych przeglądów sobie w naszym własnym samochodzie tutaj nie robimy w ogóle, więc uważam, że warto wygospodarować jakieś środki, zrezygnować z jednej imprezy czy z drugiej, bo my tak naprawdę tak, na zdrowie nie wydamy, ale nie czarujmy się, do jakiegoś powiedzmy, do restauracji raz pójdziemy, nieraz nam, że tak powiem, nieraz wydamy pieniądze na przykład na jakiś weekendowy alkohol, nieraz pójdziemy do restauracji, ja nie mówię, żeby tego nie robić, bo sam to też robię. Wydajemy na przykład, niektórzy, sporo osób wydaje na papierochy, nie? Czyli generalnie, zobaczcie, znowu tam ileś złotych dziennie, jakby trochę tu ograniczyć, tu ująć, tam ująć, no to generalnie wygospodarowałoby się te 400-500 zł na zrobienie porządnych badań raz w roku. Jak to podzielimy na miesiące, to jest tak naprawdę 500 czy tam... czy tam 400, czy, bo to zależy się jakie, czy może nawet 600 do równego rachunku, to jest 50 zł miesięcznie zaledwie, więc no kurczę, 50 zł wygospodarować myślę, że da się w jakiś sposób i często, tak jak mówię, takie 50 zł wydajemy na bzdury, przepuszczamy na różne dziwne rzeczy i to generalnie
nie mamy świadomości tego, a kluczem, już wracając do tematu odchudzania, jest właśnie dbanie o to, żebyśmy mieli przede wszystkim porządek w badaniach. My musimy wiedzieć, jak to wszystko wygląda, musimy wiedzieć, jaki jest nasz stan zdrowia, a nie ile mamy tkanki tłuszczowej i wody w organizmie, bo kluczem są hormony, kluczem są poziomy witamin, kluczem jest wiele istotnych elementów i trzeba je korelować generalnie przede wszystkim z samopoczuciem, też w moich materiałach, czy na Facebooku, czy tu na YouTubie, czy przede wszystkim w kursie dietetycznym, który jest dostępny na mojej stronie 12 zasad dietetyki. Ja tam dokładnie wszystko opisuję i mówię, jakie właśnie badania powinno się zrobić, jak to trzeba skorelować z samopoczuciem. Jeżeli czujesz się tak, czy tak, to generalnie zrób takie i takie badanie. To są takie bardzo przydatne informacje, uważam. Przynajmniej tak twierdzą osoby, z którymi współpracuję. A przynajmniej jeszcze do tego generalnie ważną, istotną rzeczą jest to, że nawet lekarze, z którymi współpracuję, a nigdy nie współpracowałem, nie znałem, właśnie docenili to, że te badania gdzieś tam pacjentom się robi przed przystąpieniem do diety i całościowo później oczywiście to są jakieś tam koszty, tylko pytanie, czy nie warto trochę zainwestować w swoje zdrowie, czy nie warto poprawić swoją wydajność, czy nie warto funkcjonować lepiej wobec samego siebie, wtedy tak naprawdę wszystko lepiej wychodzi, lepiej funkcjonuje, lepiej dbam o siebie. To jest generalnie, uważam, na wagę złota, więc ja zachęcam Was serdecznie do takich rzeczy, do robienia tych badań. No i przede wszystkim, jak się odchudzacie, jak wchodzicie gdziekolwiek do jakiegokolwiek gabinetu dietetycznego, powinniście zrobić, moim zdaniem, mieć zrobione badania, które pokazują, jaki jest stan Waszego zdrowia, bo na tej podstawie tak naprawdę można wybrać dietę. I ja na przykład przez to ułożyłem swój model żywienia. Moi pacjenci wiedzą, że po co do mnie przychodzą, że u mnie wchodzą zazwyczaj na dietę ketogenną jako na pierwszy etap i to jest bardzo redukcyjna dieta, która generalnie przede wszystkim różni się od tego, co jest w internecie, ale ja nie mogę zrobić innej diety w tym wypadku niż ta, którą proponuję w odpowiednich proporcjach, w odpowiedniej suplementacji, w odpowiedniej ilości posiłków, dlatego że mam wyniki badań, które generalnie powodują, że taką decyzję podejmuję. Po co to robię? Żeby wyrównać metabolizm, żeby wyrównać właśnie poziom hormonów, nasycić się witaminami i wtedy można budować nowy nawyk żywieniowy. To jest bardzo ważne. Żeby nawyk żywieniowy zbudować, trzeba najpierw wystartować tak jak od zera, tak jak ja judo trenowałem. Zanim nauczyłem się rzucać, to musiałem nauczyć się padów i zajęło to mi pół roku. Gimnastyka, rozciąganie, różne ćwiczenia wzmacniające jako łebek, pamiętam w Płomieniu Milowice, to ja miałem masę gimnastyki, miałem akurat trener mój generalnie też jest trenerem akrobatyki, więc on bardzo dużo poświęcił na te podstawy właśnie, żeby złapać dobrze sprawność, żeby złapać niekoniecznie technikę i od razu szykować zawodników pod wynik, tylko żeby złapać te podstawy, żeby nauczyć się porządnie upadać, żeby umieć kontrolować swoje ciało i wtedy sukcesywnie można było na bazie tego rozbudowywać formę gdzieś tam, która urosła do u mnie akurat takiego momentu, w którym zdobyłem mistrza Polski w judo i byłem reprezentantem naszego kraju. Natomiast to samo uważam w żywieniu. Powinniśmy też te podstawy zrobić, wyresetować wszystko i rozwijać ten cały temat żywieniowy, bo tak można tylko to wtedy zbudować. Bo tak to często zdarza się, że jecie jadłospisy, nawet nie wiecie, co jecie, zamawiacie pudełka, nie koncentrujecie się, a co tam jest, a jak to wygląda, a czemu to, a dlaczego tamto. Edukacja w tym momencie jest bardzo ważna, dlatego zachęcam do darmowej edukacji, którą Wam tu oferuję na kanale YouTube i na Facebooku. Jestem również na TikToku, a jak ktoś chce coś więcej, zapraszam na stronę. Można przyjrzeć się moim różnym narzędziom, które mogą Wam pomóc. W tym to są konsultacje przede wszystkim i przede wszystkim, że tak powiem, platforma wideo oraz szkolenia, które też cyklicznie organizuję w internecie. Są to szkolenia online w bardzo niskiej cenie, więc obserwujcie Facebooka, bo tam najczęściej informacje na ten temat płyną. No i oczywiście, jeżeli ten materiał Wam się przydał i uważacie, że jest dla Was ok, może się komuś przydać, to albo go komuś polećcie, dajcie łapkę, polubcie i generalnie czekajcie na następny. Cześć!